Na tym rysunku figura B jest obrazem figury A w przekształceniu skalowania i chcemy wyznaczyć skalę albo współczynnik skalowania czyli taką liczbę, która umożliwi nam przekształcenie figury A w figurę B. Umożliwi nam przeskalowanie. To, co musimy zrobić w celu wyznaczenia skali, to zbadać długości odpowiadających sobie boków w figurach A i B. Będziemy wtedy wiedzieli, jak bardzo figura A została powiększona. Skalowanie to albo powiększanie, albo zmniejszanie. Widać, że to konkretne skalowanie to powiększanie, że figura A została powiększona do wymiarów figury B. Na przykład weźmy najkrótszy bok figury A, czyli ten, i odpowiadający mu w figurze B ten bok. W figurze A ma on długość 2, a w figurze B ma on długość 1, 2, 3, 4, 5, 6. Czyli wygląda na to, że ten bok został powiększony trzykrotnie, że jego długość została pomnożona razy współczynnik równy 3. Jeżeli figura B rzeczywiście powstała przez przeskalowanie figury A, to to oznacza, że długość każdego z jej boków została pomnożona razy ten sam współczynnik, razy 3. W zadaniu zostało powiedziane, że B jest obrazem figury A w przekształceniu skalowania, więc nie ma takiej potrzeby, ale gdyby była, to możemy to łatwo sprawdzić, mierząc długości pozostałych boków. Ten bok figury A odpowiada temu bokowi figury B, ten ma długość 3, więc jeżeli skala tego przekształcenia wynosi 3, to mnożąc razy 3 otrzymamy długość boku figury B, czyli 9. I sprawdzamy 1, 2, 3. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Zgadza się. Myślę, że możemy przyjąć bez dalszego sprawdzania, że właśnie tak jest, że B jest obrazem A w przekształceniu skalowania i że skala tego przekształcenia, albo mówiąc inaczej, współczynnik skalowania wynosi 3, że figura A została powiększona trzykrotnie i otrzymaliśmy w ten sposób figurę B. Zróbmy jeszcze jeden przykład, trochę inny. Jacek przekształcił figurę pokazaną na rysunku. W przekształceniu skalowania skala tego przekształcenia wynosiła mniej niż 1. Przeskalował ten czworokąt ABCD. I pytanie, jaka może być długość boku obrazu, który odpowiada bokowi AD figury? To jest bok AD figury, ma on długość 16 jednostek. Wiemy, że skala wynosi mniej niż 1. Liczba, przez którą mnożymy długości boków pierwszej figury, jest mniejsza niż 1. Z tego wynika, że długość boku obrazu musi być mniejsza niż długość boku figury przed przekształceniem. Czyli obraz boku AD będzie krótszy niż 16 jednostek. Pozostałe boki również będą krótsze od swoich odpowiedników. Cała figura będzie mniejsza. Mogłaby ona wyglądać na przykład tak. Najważniejsze w takim lub podobnym przypadku skalowania jest to, że jeżeli współczynnik skalowania, czyli skala, jest mniejsza niż 1, to obraz figury jest mniejszy od oryginału. Ta figura jest mniejsza od tej. A długość tego boku jest mniejsza niż 16. I mamy wybrać z tych pięciu trzy poprawne odpowiedzi. Zatrzymajcie teraz ten film i spróbujcie samodzielnie zdecydować, które odpowiedzi są odpowiednie. Żeby znaleźć dobrą odpowiedź, musimy szukać liczb mniejszych niż 16 jednostek. Zgodnie z tym, co ustaliliśmy przed chwilą, tu mamy mniej niż 16, tu mamy mniej niż 16 i tu mamy mniej niż 16. Pozostałe długości są większe niż 16. Gdyby długość obrazu odcinka AD wynosiła 32, to skala wynosiłaby 2, bo 16 razy 2 równa się 32. Dla 64 skala równałaby się 4. 16 razy 4 to 64. Te ostatnie dwa przypadki na pewno nie dotyczą skali mniejszej niż 1.